W tym odcinku rzucimy okiem na kamerę termowizyjną Vivor SC240N. Sprawdzimy, jak jest zbudowana i do czego się nadaje. Zapraszam na film. Kamera pochodzi ze sklepu producenta Vivor.pl. Jeżeli chodzi o sam sklep, to pierwszy raz miałem z nim styczność, dlatego postanowiłem dla sprawdzenia obsługi zakupić jeszcze autotransformator, który mieli w bardzo dobrej cenie. Zamówiłem w czwartek, a paczka dotarła kurierem DHL z Niemiec w poniedziałek i była bardzo dobrze zabezpieczona, więc jestem jak najbardziej zadowolony. W ładnie zabezpieczonym pudełku otrzymujemy certyfikat kalibracji, instrukcję obsługi po angielsku, samą kamerę, taki średnio przydatny pokrowiec ze ściągaczem, kartę pamięci o pojemności 16 GB microSD oraz krótki kabel USB-C do ładowania. Jest to samodzielne urządzenie pomiarowe z wyświetlaczem o przekątnej 2,8 cala. Posiada tylko i wyłącznie możliwość robienia zdjęć w podczerwieni, nie rejestruje obrazu widzialnego. Rozdzielczość detektora podczerwieni to 240x180 pikseli, częstotliwość odświeżania 20 Hz, zakres pomiaru od -20 do 350 stopni, rozdzielczość pomiaru 0,1 stopnia, błąd pomiaru +/- 2 stopnie lub 2%, czułość na poziomie mniej niż 40 mK, ogniskowa 10 cm, kamera ma jeden zakres ostrzenia, nie ma tutaj regulacji, ma wbudowany akumulator o pojemności 5000 mAh, pozwalające na pracę do 9 godzin oraz obsługuje karty microSD. Już pierwsze wzięcie tej kamery do ręki zdradza, że jest to naprawdę solidny sprzęt. Kamerka jest ciężka, wykonana z tworzywa, praktycznie w całości ogumowanego. Tutaj tylko są takie elementy plastikowe, no i przycisk również jest plastikowy. Pracuje naprawdę przyzwoicie. Na górze mamy taką gumową zaślepkę, pod którą znajduje się gniazdo USB-C do ładowania oraz gniazdo karty pamięci. Urządzenie nie ma możliwości transferu danych do komputera przez kabel USB. Spójrzcie, nawet ten język jest tak wytrzymały, że mogę na nim normalnie powiesić tę kamerę. Także tutaj wrażenie jest zdecydowanie pozytywne. Z przodu mamy dwie diody LED od latarki, detektor podczerwieni oraz miejsce na kamerę w zakresie widzialnym. Natomiast sprzęt nie posiada możliwości ani wyświetlania, ani nagrywania takiego obrazu. Także zobaczymy podczas rozbiórki, co tam się w środku znajduje. Na spodzie mamy gwint 1/4 cala do przykręcenia kamery do statywu. Z przodu mamy wyświetlacz z przyciskami, który chroniony jest taką grubą ramką, także możemy kamerę położyć w dowolny sposób i nic się tutaj nie uszkodzi. Również oczywiście część z detektorem jest chroniona taką grubą tutaj ramką. Warto jeszcze wspomnieć, że urządzenie jest odporne na upadek z odległości 2 metrów oraz posiada rating IP54 i jest odporne na uderzenie o sile 25G oraz wibracje na poziomie 2,5G. Nawet tutaj są wypisane normy, zobaczcie. Także pod względem mechanicznym naprawdę jest tutaj nieźle. Jeżeli chodzi o przyciski, to mamy tutaj niewiele. Przycisk latarki, przycisk włączania, powrót, przycisk do uruchamiania galerii i odtwarzania zdjęć oraz taki czteropozycyjny do nawigowania. Włączmy sprzęcik. Trzeba trochę dłużej przetrzymać. I zaskoczenie, bo system jest w języku polskim. Sprzęt trochę długo się włącza, prawdopodobnie jest tam jakaś dystrybucja Linuxa. No i kamerę mamy włączoną. No i zobaczcie, płynność obrazu jest przyzwoita. Występuje tutaj pewne opóźnienie, ale sam ruch jest bez zarzutu. Możecie zauważyć, że kamera co jakiś czas się przycina. Jest to związane z tym, że matryca bolometryczna musi się skalibrować temperaturowo, żeby po prostu pomiar był dokładny. Po osiągnięciu pewnej temperatury, ta kalibracja będzie już występowała coraz rzadziej. Takie zjawisko występuje praktycznie w każdej kamerze termowizyjnej. Zapomniałem o najważniejszym. No i teraz możemy działać. Dobra wiadomość dla tych, którzy nie lubią czytać instrukcji obsługi. Kamerkę można rozgryźć w kilka minut, jest bardzo prosta w obsłudze. W tym momencie mamy załączony pomiar środkowy, który pokazuje się tą dużą czcionką. Ten zielony znacznik to jest minimalna temperatura, tutaj pokazana niżej, oraz czerwony to maksymalna temperatura, tutaj pomiędzy. Mamy wskaźnik akumulatora, podziałkę termiczną, która jest automatycznie dostosowywana do mierzonych obiektów i na dole wskaźnik współczynnika emisyjności. Jest to bardzo ważny parametr, jeżeli chcecie mierzyć w miarę dokładnie temperaturę obiektów. Każdy obiekt inaczej emituje ciepło, także trzeba mieć to zawsze na względzie. W instrukcji jest taka podstawowa tabelka dla niektórych materiałów. Więcej możecie znaleźć w internecie. Tym przyciskiem wchodzimy bezpośrednio do galerii i mamy tutaj zapisane zdjęcia. Nawigujemy sobie tymi strzałkami i wybieramy środkowym przyciskiem. Strzałkami przechodzimy do następnych zdjęć. I tutaj parametry termiczne się zapisują. Tutaj mamy latarkę, przytrzymujemy i zapalają się takie dwie diody. Te diody nie są jakieś specjalnie mocne, nadają się tylko do bliskich odległości. Wciskając środkowy przycisk, wchodzimy w ustawienia. Tutaj mamy te znaczniki, celowniki takie. I mamy środkowy, możemy go włączyć lub wyłączyć. Tak samo gorący punkt, zimny punkt oraz blisko, czyli z angielskiego close, wyłączyć wszystkie znaczniki. Następnie wracamy. Przechodzimy dalej. Tu możemy sobie wybrać palety kolorów i mamy tak żelazo, tęczę, biały gorący oraz czarny gorący. Wracamy,
I tu mamy ustawienia. W ustawieniach pomiaru możemy dokonać korekcji współczynnika emisyjności, ustawić temperaturę otoczenia oraz dystans. To wszystko przydaje się do zwiększenia dokładności pomiaru. Sprzęt do pomiaru temperatury, czyli dwa zakresy pomiaru. Od minus 20 do 150 stopni oraz od 100 do 350 stopni. Szkoda, że kamerka nie ma jednego szerokiego zakresu. Możemy sobie ustawić alarm temperaturowy dla niskiej temperatury oraz dla wysokiej, jak również zapalanie się diody LED podczas włączenia alarmu. Tutaj możemy sobie ustawić, czy zdjęcie ma się robić automatycznie po wciśnięciu przycisku, czy najpierw ma się pokazać takie mniejsze zdjęcie z pytaniem, czy je zapisać. W ten sposób pokazuje się taka miniatura i pytanie, czy zapisać. Dalej możemy sobie wybrać jednostki temperatury, ustawić datę i czas, język, zobaczcie, mamy tutaj trochę opcji, jasność wyświetlacza, tylko 3 opcje, auto wyłączanie, 5 minut, 10, 20 oraz cały czas załączona. W ustawieniach systemu mamy informacje o urządzeniu, wersję oprogramowania, pojemność całkowitą karty pamięci oraz pozostałą do wykorzystania. Możemy zresetować ustawienia do fabrycznych oraz sformatować kartę SD. I to tyle, wszystkie opcje tej kamery. Z racji, że urządzenie nie nagrywa filmów, pokażę Wam kilka fragmentów nagranych z telefonu. Jeżeli chodzi o pomiar dużych obiektów z odległości, kamerka spisuje się bez zarzutu. Obraz na ekranie jest płynny i jesteśmy w stanie dojrzeć nawet najdrobniejsze różnice temperatury. Zastosowania takiej kamery zależą tylko od naszej wyobraźni i potrzeb. Od sprawdzenia, gdzie pies leżał pół godziny przed naszym przyjściem do domu, po wykrywanie mostków termicznych, uszkodzonych hamulców czy zaworów w samochodzie, klimatyzacji, a po ustawieniu odpowiedniej palety kolorów jesteśmy w stanie nawet poruszać się w całkowitej ciemności. Nas oczywiście będzie głównie interesować diagnostyka elektroniki, także przygotowałem kilka płyt i zobaczymy sobie, jak to wygląda. Tutaj w rogu jest moja ulubiona T2L, która jest świetną kamerą do takich rzeczy. No i zobaczmy, jak to wygląda w przypadku Vivora. Żeby mieć całą płytę na ekranie, kamerka musi być w odległości około 35 cm. I tak to wygląda z daleka. Płyta ma tylko podłączone zasilanie. Także załączmy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. OK. No i widać, że coś się pomału podświetla. Naprawdę ten obraz na tym ekranie jest dużo ładniejszy w rzeczywistości. Po prostu przez to, że nagrywam z kamery, tak to wygląda. No ale coś widać, widać elementy, które się grzeją. Zaraz sobie zobaczymy z bliska. Tutaj od spodu jest chipset, także będzie duża plama. Tu widać jest jeszcze jakiś układ. Również na spodzie. Tu coś mamy ciekawego. Co to jest? Ten układzik. Zobaczmy dalej. Mamy KBC. BIOS. Tutaj coś małego się grzeje. Ten układzik. To jest tranzystor, z tego co widzę, jakiś. Także naprawdę nie jest źle. Oczywiście przez to, że kamera nie posiada soczewek makro, ani regulowanego fokusa, po zbliżeniu do płyty na odległość około 5 cm, tak to wygląda. Obraz jest rozmazany. Już powiem szczerze, tragedii nie ma. W przypadku takiej płyty od laptopa, gdzie nie ma takiego dużego zagęszczenia elementów, myślę, że jesteśmy w stanie bez problemu zlokalizować uszkodzony element. Chociaż oczywiście zaznaczam tutaj, że nie będzie to piękny i wyraźny obraz, tak jak z kamery T2L, ale nie jest najgorzej. Dzięki temu, że kamerka posiada dość sporą rozdzielczość, jest to w jakiś sposób tutaj skompensowane. Dla porównania tutaj macie T2L po wyregulowaniu ostrości. Widać oczywiście dużo więcej szczegółów, również te zimne elementy tutaj, zobaczcie, też są widoczne. Jeszcze taki test z płytą główną od telefonu. Tutaj podłączyłem się do najmniejszego elementu, jaki znalazłem. Zdaje się, że ma wymiary 0,2-0,1. Podłączyłem mu tu po prostu prąd, żeby się zaświecił, no i zobaczymy, jak kamerka sobie z tym poradzi. Najpierw pokażę Wam, jak to wygląda w przypadku T2L. Zobaczcie. Widzicie to? Tutaj. Widać, że element nie grzeje się zbyt mocno, także zadanie będzie ciężkie. Zobaczmy najpierw z daleka. No i jest. Tu go widać. Teraz zobaczmy z bliska. Tutaj niestety cały czas muszę walczyć z tymi odbiciami, które przeszkadzają w pomiarze. Zobaczmy. No i jest. Przypominam, że jest to element o rozmiarach 0,2-0,1. Także mimo wszystko, że ten obraz jest nieostry, to myślę, że daje radę ta kamerka.
Gdyby załatwić do niej soczewkę makro, to byłoby idealnie. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy nadaje się do tej pracy, czy nie. Nie wiem jak wy, ale ja jestem w szoku. Tyle było śrubek, z czego drugie tyle jeszcze tutaj zostało. No i zobaczę po kolei, najpierw od obudowy. Jest to kawał plastiku. Tutaj zauważcie, że jest uszczelka naokoło. No i te dwa elementy schodzą tak do siebie. Jest tutaj taki wypust, który wchodzi na tę uszczelkę i dzięki temu mamy to wszystko szczelne. Tutaj ta podstawa z gumkami jest jeszcze osobno przykręcona. To jest taki osobny element. Zobaczcie, jak to wygląda. Całkiem porządnie to jest zrobione. Tutaj przycisk jest na takiej dość dużej sprężynie z takim metalowym całym mocowaniem. Jest dość skomplikowana ta konstrukcja, jeżeli chodzi o rozbieranie, ale na szczęście nie ma potrzeby tego wszystkiego wyciągać. To jest po prostu jakiś kosmos za te pieniądze. Nie wiem, czy to jest magnezowe. Tutaj jest napisane MG2. Magnez się tego nie łapie, ale no nie wygląda jak czyste aluminium. Ciężko powiedzieć. To oczywiście pracuje jako taka podstawa i jednocześnie radiator do sensora bolometrycznego, który prawdopodobnie należy do firmy Infiray. Ona przechodzi przez tą płytkę PCB tutaj na górę, no i robi tutaj za radiator, do którego przymocowana jest ta matryca bolometryczna na termopadzie tutaj. O, myślę, że go widać, jest taki niebieski. Zauważcie, że tutaj jest kolejny taki uchwyt jakby z metalu, przykręcony od spodu do PCB. No i on trzyma już te dwie kamery przykręcone tutaj. No a tutaj nie mamy oczywiście kamerki. Jest po prostu zaślepka, także tutaj nie ma nic. Naprawdę bardzo konkretnie to wygląda, szczególnie za te pieniądze. Nie chciałbym tego bardziej rozbierać, powiem wam szczerze, bo jest to tak ładnie złożone. Być może jest jeszcze kalibrowane. No ale myślę, że wszystko widać. Co o tym sądzicie? Fajnie to wygląda. Za tysiaka. No i ta postawa, zauważcie, że ona jest nawet... zachodzi nawet na przycisk. No i tutaj mamy tą gumkę. Z tyłu jeszcze takie ożebrowania, zobaczcie. Nie jest to prosty element. Tu mamy płytę główną. Widzimy jakąś baterię do podtrzymania ustawień. Tutaj jakieś układy zasilające. Widać jeden dławik, drugi. Nic szczególnego. Gniazdo karty pamięci. Gniazdo USB-C. Tutaj również nie ma nic ciekawego. Są jakieś zabezpieczenia na zasilaniu. Tu mamy coś ciekawego. Zacznijmy może od największych układów. Tutaj mamy HI3516D. Jest to system on chip wykorzystywany do kamer IP. Natomiast nie jest to jedyne jego zastosowanie. Zawiera on dużo więcej podzespołów niż tylko bloki do kodowania i dekodowania obrazu. SDK na jądrze Linuxa. Butuje z pamięci NOR, Flash, NAND, EMC. Tutaj z boku mamy pamięć DDR3. Jeśli się nie mylę, jest to 256 MB. Natomiast tutaj jest pamięć eMMC. Zobaczcie. W postaci układu lutowanego na płytę firmy SanDisk. Pojemność 8G, no i według datasheetu faktycznie mamy tutaj 8 GB pamięci. Tak to wygląda. Jeszcze z takich większych układów mamy tutaj TPS63020. To jest przetwornica Buck Boost, czyli podwyższająca i obniżająca napięcie, pracująca na częstotliwości 2,4 MHz. Także ciekawy układ. No i tutaj mamy jeszcze kontroler ładowania akumulatora MAX8903. On jest zasilany przez port USB-C. Reszta układów nie jest jakoś szczególnie tutaj istotna. Być może jakieś pomocnicze regulatory napięcia lub przetwornice, tak jak tutaj z drugiej strony.
No i warto zauważyć, że przycisk spustowy to jest również taki sam zwykły microswitch jak inne. Z czasem podczas długotrwałego użytkowania mogą ewentualnie wyjść jakieś problemy ze stykiem. To jest tutaj jedyna rzecz, do której ewentualnie mógłbym się przyczepić. Reszta wygląda bardzo ładnie. Żadnych poprawek na płytce, nie ma nic. Wszystko pięknie zalutowane, wyczyszczone. Tutaj również zobaczcie, termopadzik, wszystko poskręcane, śruby na kleju. Naprawdę za te pieniądze powiem wam, że no pierwsza klasa. Nie ma co ukrywać. Jeżeli chodzi o akumulator, jest to 5000 mAh typu 2560, czyli to jest taki większy niż 18650, także spoko, duża pojemność. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że kamerka jest bardzo solidnie wykonana i idealnie nadaje się do użytku zewnętrznego. Spokojnie można by na nią nakleić logo na F i żądać 3 razy tyle pieniędzy. Duży akumulator 5000 mAh nie jest wymienny, ale nie pozwoli na rozładowanie się w ciągu dnia pracy. Parametry matrycy, jak na przedział cenowy około 1000 zł, są zdecydowanie wystarczające. Szkoda, że kamerka nie nagrywa filmów i nie posiada komunikacji z komputerem. Do napraw drobnej elektroniki w tej formie kamerka średnio się nadaje. Wypadałoby zaopatrzyć się w akcesoryjną soczewkę makro, która może nie być dostępna dla tego modelu. Koszt takiej soczewki razem z adapterem to jest około 150-200 zł. Dajcie znać, jakie są wasze opinie. Jeżeli chcecie ją kupić, to link wraz z kodem promocyjnym podaję w opisie. Tyle ode mnie, pozdrawiam was serdecznie i do następnego filmu. Trzymajcie się.